Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Kolejny speedrun. Gram na 10 minut, komentuję swoje ruchy. Dziękuję z góry za kciuki do góry oraz komentarze. Lecimy z tematem od razu tutaj, nie przedłużając. Szukam sobie przeciwnika. Teraz mamy ranking 1952. No, aktualnie jest godzina poranna, więc pewnie dlatego trudniej znaleźć przeciwnika, ale mamy go. I gramy posunięcie E4. 1962 przeciwnik. No to lecimy. Jest E5. No i powiem wam szczerze, że zagram po prostu F4, czyli gambit królewski. Bardzo często go grałem w speedrunie. Zobaczymy, jak na tym poziomie sobie zawodnicy radzą. Radzą i jak reagują przede wszystkim, bo radzić mogą sobie świetnie oczywiście. Jest szach, król F1. No to bardzo fajnie się złożyło, bo na tym poziomie bardzo rzadko się też pewnie widuje taki ruch. Mówię tutaj o rankingu mojego przeciwnika. Jest hetman na H4, dał szacha, bo było to kuszące oczywiście, ale król F1 fajnie się chowa. Tu za chwilę sobie zagramy skoczkiem na F3 i będziemy atakować hetmana. No, zawsze też jest taka opcja, jak zagra przeciwnik zagra D6, no to skoczek F3 i na przykład goniec na G4. Teraz tak patrzę, jak wybije tutaj, to on mi wybije tutaj i tyle w temacie, więc niekoniecznie od razu będę mógł go straszyć tak bezpośrednio. Aczkolwiek na to trzeba też wpaść, żeby zagrać w ten sposób, ale też skoczek nie musi od razu iść na F3. Mogę zagrać skoczek C3, próbując grać sobie tam dalej. Dobra, tutaj jest skoczek F6. No to hetman się będzie chyba trochę pultał, mi się wydaje. No to szybko wyprowadzę teraz na F3 skoczka. Hetman sobie czmychnął, G5 będzie pewnie szykowane. Zastanawiam się, czy taki ruch teraz już nie działa. Jeżeli zagra tu przeciwnik, a będzie taki ruch i będzie groził skoczek na G3, nie będę mógł odbić. Więc wyprowadzę sobie figurę koniecznie i przypilnuję jeszcze pola na D5. Ale będzie ruch D6. Co? C6? Ale bzdura, słuchajcie. Bzdura, C6, bzdura totalna. Bzdura totalna. A może nie taka bzdura? Słuchajcie, wiecie co? To nie bzdura totalna jednak. A i szachy od razu sprowadzają do parteru. Dobrze zagrał. Tego ruchu wtrąconego w ogóle jakoś nie widziałem, nie brałem pod uwagę. Dobry ruch, no bo zbije w przelocie, to on zbije tutaj. Może odejść, bo teraz jak odejdę tu, to pilnuję pola E4, więc skoczek nie będzie mógł wejść tutaj, ale potem sobie zablokuje dojście tutaj pionkiem. No dzieje się w każdym razie. No to jeszcze trzeba przeanalizować. To trzeba przeanalizować. Bicie, bicie. Dam szacha, goniec E6. Będzie tu pilnował pionka. Ten pionek będzie zaraz mógł być zbity. No więc trzeba próbować jakoś zareagować inaczej. A wiecie co? A może prostym ruchem? Tak myślałem, ale on wejdzie tu i będzie groził cały czas tu. Chyba goniec D3 jednak. Gram goniec D3. Wydaje mi się, że to jest ok posunięcie chwilowo, żeby bronić tutaj tego pola. Nawet jak skoczek zagra sobie tu, to chyba goniec nawet na E2 potem wróci i sobie wyrzucę tutaj pionka do góry. Jest skoczek na G4. No powiem wam, że dzieje się tutaj akcja niezła, bo nawet teraz H3 bezpośrednio nie działa, dlatego że nie mogę wybić, bo wisi wieża. Czy ja tutaj coś poknociłem? Jest to wielce prawdopodobne, ale zagram tutaj teraz gońcem, żeby potem ruchu mieć ruch D4. Tutaj goniec zawsze będzie pilnował pola E3. No i teraz zaplanuję sobie taki ruch H3, żeby potem zagrać na przykład gońcem. Gram H3. Może od razu ucieknie, ale teraz też oczywiście nie ma gdzie uciec. Dobra, skoczek i tutaj. Aha, bardzo sprytnie. Bardzo sprytnie gra mój przeciwnik. Dobrze, skoczek tutaj. Skoczki podważyły pionka, więc muszę go obronić, a w ten sposób się zwolniło miejsce na E3. I ten ruch może nastąpić. Ale to nadal myślę, że jest taka pozycja ciekawa, aczkolwiek chyba czarne tutaj mają dobrą pozycję. Tak bym sobie to ocenił na szybko. Na pewno sobie warto tutaj dopracować pewne rzeczy. Dobrze, poszło F6. Bardzo dynamicznie mój przeciwnik rozgrywa tę pozycję. Teraz jak taki ruch zagram, a w ogóle mogę tak chyba. Nie, no chyba król G1. Zmuszę go do zagrania skoczkiem na E3 i po prostu nastąpi wybicie. Ale on cały czas będzie z pionkiem więcej.
Jednak te C6 to nie była taka bzdurka, jak się wydaje. Chyba E5 było zbyt nonszalanckie. Wcześniej tam te E5 jak szybko poszło, trzeba było chyba D4 zagrać. To już teraz tak chyba widzę, gdzie te błędy sobie tutaj odhaczyć. Okej. No i cóż, tutaj troszkę się ciasno mimo wszystko jeszcze u przeciwnika dzieje. Mam nadzieję, że ciasno się robi. Z drugiej jednak strony, jak on mnie wybije, to tutaj wyprostuje pionki. One mogą iść, ewentualnie goniec może zagrać dobrze. Więc wybicie chyba trzeba brać pod uwagę, ale skoczek zagraj. On będzie miał te figury bardzo dobrze porozstrzelane. Ciężka sprawa. Ciężka sprawa, proszę pana. Coś grać trzeba. Dobra, gram hetman D3, żeby uwolnić wieżę, czyli szukam opcji rozwoju, ale przy okazji podważę pionka, więc czekam tylko na odejście hetmanem. No jest taki ruch, oczywiście. Bicie, bicie. Jeżeli hetman na przykład tutaj, no to mam bicie tutaj, dobrze mówię. Nie, nie mam bicia tutaj, bo goniec na C5. Ajajaj, ale jeszcze skoczek. Ale to jest bardzo, bardzo niewyraźny plan, bardzo niebezpieczny raczej plan. Dobra, łyk kawki, może coś tutaj do głowy przyjdzie. Jest krótka roszada. Jest krótka roszada, to jest dobry ruch. Tutaj tak i tak chyba trzeba grać, żeby ustabilizować trochę pozycję z drugiej strony. Zaraz, a może poświęcić coś tutaj, żeby napięcie rozładować? Ryzykowne. Ryzykowne, bo król jest taki trochę. Król jest taki trochę dziwny. Dobra, lecimy na niego. Zagrajmy G4, żeby szybko zagrać królem. A to też bardzo, bardzo ciężka pozycja jest w ogóle. Bardzo ciężka. G4. Muszę wam przyznać się bez bicia. Ciężko się to gra. I nie wiem, co będzie w tej partii, ale będzie chyba ciężko. Paradoksalnie ten pionek może być niezłym obrońcą króla. Więc może te G4, bo tutaj chcę zagrać na G2, wejść wieżą, trochę ustabilizować pozycję. No, właśnie tak myślałem, że skoczek może tutaj wejść. Niestety, tu zagram, on wejdzie tu i kolejne słabości. Źle pograłem, bardzo źle. Ale dobrze, widocznie tak musi być. No, hetman wraca. Hetman sobie wraca, skoczek może sobie przejść tędy i tu. Bardzo dobrze to u niego wygląda. Wygląda to, u czarnych to wygląda fantastycznie. Ale, o, taki ruch ciekawy. Wiecie co? On tutaj chce zagrać. Ja chyba zagram królem, pozwolę mu wejść skoczkiem i zagram hetmanem. No i stracę jakość, ale trochę mi się, mam nadzieję, wyprostuje pozycja. Troszkę ten rozwój się uaktywnił, mam nadzieję. No ja bym na jego miejscu najbezpieczniej to chyba zagrał tu, żeby zepsuć pionki, to już w ogóle by było źle. Ale no wiadomo, że na F1 chce się zagrać. Teraz gram hetmanem, nie ma już gońca na szczęście. Gram hetmanem i tego pionka podważam. No weźmie mi oczywiście wieżę. To było do przewidzenia. Nie mam tutaj chyba. Nie, no dobrze zagrał gościu. Dobrze zagrał. Teraz grozi ruch C5. No B4, ale się bronię. Bronię się tutaj. Kompletnie nie widziałem wieży F4. Wow. No dobra, słuchajcie. Szykuje się porażka. To taka sromotna. Dobra, hetman wraca. Te G4 jednak chyba było złe. Jak widać. Pionek, podwałka. Ale mnie gościu tutaj obrabia. Strasznie to źle wygląda. Jeszcze mało czasu. Spróbujmy tak się przerzucić. Długi plan, ale co mogę zrobić w tej sytuacji? Lepiej mieć jakikolwiek plan, niż nie mieć go w ogóle. To w ogóle takie bicia są też chyba brane pod uwagę. Bicie na G4 jest ruchem wygrywającym, bo jak tu, to tu. O właśnie. Gram swoje i ten ruch już wygrywa.
czarnymi od razu. Ale gość go nie gra. Dobra, gram skoczkiem. To trochę stabilnie. No trochę zablefowałem. Gość może się już podjarał i nie zauważył kończącego tutaj nacisku, kończącego strzału. Więc mam nadzieję, że tutaj ten skoczek troszkę żyje. No skoczek dobrze żyje oczywiście. To dalej czarnymi jest super gra. To nie ulega tutaj wątpliwościom żadnym. Jest genialna pozycja czarnymi. Jak to się potoczyło, że tak to słabo poszło? No ale skoczek z D3 to jakby miał tutaj 6 punktów, bo wszystko kontroluje. Ale to jest tylko jeden skoczek. Niestety. Ciężka partia. O, i to jest ładne podejście przeciwnika. On wie, że ten skoczek jest genialny. I on oddaje swoją wieżę. Tylko, że ja tę wieżę muszę wziąć, ja nie mam wyjścia. Troszkę tego materiału zredukować. Hetman. Okej, taki będzie nacisk. No tutaj już muszę wieżą na F1 zagrać, bronić. Nacisk taki będzie. Będę miał szansę jakoś tak zagrać pewnie skoczkiem, ale jeszcze muszę tutaj wejść hetmanem. Strasznie mnie tutaj pokaleczył przeciwnik. No ale będziemy straszyć jeszcze. No jak to wygląda w pionach? 2, 4, 5, 2, 4, 6, 7. Dwa pionki mniej i beznadziejna pozycja. Wow. No ten speedrun robi się trudny, słuchajcie. Do 2400 to ja nie wiem, czy ja tutaj dojdę. Takie jest założenie. No ale przynajmniej będzie to trochę trwało. Trzeba mieć cel i do niego dążyć. No, jedna partia to wiecie, no to niekoniecznie musi się dziać strasznie, strasznie źle. No dobra, Hetman D3, nie widzę nic lepszego kompletnie. Ono może tak teraz w ogóle zagrać. Wszystko może. Tutaj ja stoję sobie w miejscu i kwiczę. Ale wybił, no liczyłem na to, szczerze mówiąc. Liczyłem na to, dlatego że może będę ratował remis, bo jak on zbije tu, ja daję szacha, on musi się zasłonić. Słuchajcie, będę ratował remis, bo jak on odejdzie, to dostaję mata. Przypadkowo tak się złożyło. Aj, co ja zrobiłem? Krzysztof, mogłeś zbić tu i tam zbić. Chociaż nie do końca to chyba byłoby też takie jakieś optymalne, mi się wydaje. Dobra, teraz jest szansa chyba na remis. Znaczy, ciężko stwierdzić, bo widzę tylko wybicie, zepsucie pionów, wybicie tam, tu. Tu król podejdzie, tu. No dobra, walczymy o ten remis. Król tędy raczej nie, bo raczej królem na e2 trzeba bronić. No mogę tak zagrać oczywiście, na razie, a potem zagrać królem tu, bo jak zbiję za chwilę tego pionka. O, zobaczcie, on jeszcze źle zagrał. Zaraz gram tutaj i teraz wezmę tego pionka, bo on powinien podejść królem koniecznie. W końcówce król jest bardzo ważny. No jednego pionka zbijam, więc odbity, a tutaj to się będzie chyba trzymać, jak król sobie stanie tutaj. Tu może jeszcze dokładniej zagrać na przykład tak, żeby wymusić ruch B4. Okej, i król idzie sobie na pole E2. W ogóle fajnie było, jakby pionek stał tutaj. Byłoby to prostsze. A no właśnie. Jeszcze widzę taką opcję, że goniec atakuje tutaj pionka, więc ona będzie musiał tak zagrać. I chyba taki ruch trzeba zagrać. I chyba tak. Dobra, gramy tak. Jak uda się zagrać tutaj pionkiem, to remis jest chyba tutaj murowany. O, to on w ogóle jeszcze pomógł teraz. Tak chyba trzeba. Tak, przepchać pionka. Przepchać pionka, on zagra tu. Ja zagram sobie tak, pilnuję i sobie będę gońcem tutaj tańczył. On królem tędy nie przejdzie. Dokładnie. Pionki tutaj kariery nie zrobiły. A, trzeba uważać, trzeba uważać. Możliwe, że to są jakieś przełomy. A możliwe, że to jest wygrana, wiecie? Nie wiem, to trzeba z silnikiem sprawdzić, ale ciekawe, czy gość znajdzie. No, według mnie. No właśnie.
I tu chyba trzeba bić. Chodzi o to, że jak on mi zrobi przełom i nawet jak ja tego pionka zdobędę, to on tutaj zagra, ja zbiję i król wejdzie tu. On to widzi. Aj, 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 no to jeszcze nie jest takie proste. Jak zbiję tu, to on mi zbija tutaj. I będzie źle. Nie mogę zbić. No gram tak. Mam nadzieję, że zagra tu. B3 pewnie liczy. No tak, zagrałem psychologicznie troszeczkę, żeby trzymać jeszcze bardziej B3, żeby. Ale B3 według mnie jest dobre. No jeszcze tak i tak, a to bez znaczenia. No to jest chyba przegrana już po B3. No właśnie. No muszę pilnować tego pionka, niestety. Bardzo dobry ruch. Ale chwila, przecież jak on zagra tak, to ja mam bicie tu. Jest dobrze. Jest dobrze. Jest dobrze. Trzymam go. Trzymam go. Jest dobrze. Przecież ja nie zauważyłem, że jak jest taki ruch, to ja mogę tego pionka zbić. No widzicie, przewidzenia. No teraz taki ruch. Tak. A. Teraz taki ruch będzie groził. Krzysztof. To nie jest dobrze, ale się dzieje w ogóle. Co za partia? Minuta 40 w ogóle. Jak to grać? Chwila. Muszę tak jakoś grać pewnie. Tu. Nie, no, jest ciężko. Jest bardzo ciężko. O kurczę, blade. Według mnie to jest przegrana białych. Widzi przełom i tu widzi zagranie. Zagram tak, on zbije i tu. No dobra, muszę tak zagrać. Muszę oddać pionka, nie mam wyjścia, muszę trzymać te pola. Muszę oddać pionka, on weźmie tutaj i zagram tak. A to wtedy on tutaj. I miażdży mnie. Ale to wtedy będę uparcie bronił tego pionka. No on wyjdzie, ale może go jakoś zatrzymam. To jest może jakaś szansa, nie wiem. Goniec na tej diagonali chyba musi po prostu grać. To już czasu trochę mało, żeby tutaj dobrze to rozegrać. Co teraz? Trzymam. Jakby tu się udało zagrać. Ale nie, tutaj jest ruch. A, ten ruch wygrywa. No przecież. Aja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 j
Ten ruch wygrywa już. Szkoda. A szkoda. Aż sobie chwilę zerknę chyba tutaj tą końcówkę, czy była szansa ją zremisować. No właśnie, to trzeba poddać. No to już pionek jest dochodzący. To bolało, wiecie? To bolało. Dobrze, sprawdźmy sobie analizę szybko. Znaczy pomijam debiut, że może tak szybko ten debiut faktycznie... Co, ja nie mogę sobie oceny sprawdzić? A, pewnie nie mam, dlatego że nie mam konta jakiegoś premium. Chwila, coś tutaj niby jest. Wybaczcie mi za moją uaktualnie, aby... Co? A, no właśnie, nie mam konta, dlatego nie mogę sobie za bardzo sprawdzić. Sprawdzę tylko końcówkę według tego paska mojego. No tak, 1 i 4. Teoretycznie 1 i 2, minus 1 i 2, więc teoretycznie może to był remis. Patrzę teraz, gdzie ten remis mógł być. A, ruch H4 zły.
Okej, ruch H4 prawdopodobnie zły. Dobra, nie będę tutaj zanudzał, bo nie mam tutaj też konta premium, więc sobie nie sprawdzę tej analizy dobrze. No lecimy dalej, niestety, ale partia uważam, że taka była. No, na pewno troszkę źle rozegrałem debiut. Troszkę bardzo źle nawet rozegrałem debiut. No, trzeba grać dalej. 2,38. No to dobra, teraz jedziemy z główną bronią, panie kolego. D4 skoczek, F3, G6 i tutaj nie bierzemy jeńców. Ojej, szkoda, że nie C4. Będzie taki ruch. No dobra, czyli obrona pirca niech będzie. W takim razie pozwolimy mu na 4 D6. Klasyczna obrona pirca, roszada. I teraz hetman D2. Dobra. Lubię ten ruch. Dlatego, że sobie zagram skoczkiem. I nie pozwolę mu zagrać na H6, na G5. H6 odpędzę tego gońca. Lubię sobie tutaj tak poświrować nieco. G5 może być nieco słabe, ale tego gońca sobie stąd wypędzam. I chyba wyprowadzę skoczka, żeby tu mieć akcję na E5. H4 idzie mocno. Czy ja tu zagrałem znowu jakoś tak. Nie wiem, co się dzisiaj dzieje, słuchajcie. Oj, zły dzień na speedruna. Czy nie może być tak, że tak prosto mnie tutaj zaszlachtuje przeciwnik? Jeżeli zagram tak, on przepcha, ja zagram tu, on zbije, to ja wtedy odbijam tu. A, jest odbicie, ja tak na skoczka. A taki ruch to się strasznie nie chce grać, takiego ruchu. Ale może trzeba. No to zagram, słuchajcie. Antyposunięcie zagram teraz. Antyposunięcie szachowe. Tak, proszę nie grać w domu, absolutnie. Ale z drugiej strony, jeżeli ją zbije, to ja wybiję tym, jest wszystko w porządku. Ho! Dzięki, stary. Jest wszystko w porządku teraz. No dobra, jeden szach. Aha, dobra, widzę. Jak odejdzie, to jest bicie tu, więc muszę E6. On może zagrać tak. Może tak zagrać. I to będzie dobry ruch pewnie, ale tak też mogę wtedy sobie czmychnąć skoczkiem. No dobra, każdy ma to, co chciał. Wszyscy zadowoleni. Chyba hetmanem troszeczkę podejdę i będę bronił. Dobra, i chyba teraz tak. Teraz tak. Jeżeli on odejdzie gdzieś tam, to będzie dobry ruch raczej. Teraz chodzi o to, że taki ruch grozi. Więc muszę zagrać B6, żeby mieć odejście. No, jest to debiut trudny. Obrona pierwsza to jest to trudny debiut. Znaczy, ja go rozegrałem teraz też pewnie troszeczkę niemrawo, ale gościu napiera, ja cię kręcę. Ale napiera, dobrze to robi. Bardzo dobrze gra. Wiecie co? Zmusił mnie chyba do poświęcenia tutaj i odbicie tu. Ale wtedy F4 dostanę jeszcze i będzie mi tutaj tak. Ale chyba muszę tak zagrać. Bo tak jego figury się po prostu tutaj tak rozgrzały i tak się pięknie wyprowadziły. Może w ogóle taki ruch? Nie, nie mogę, bo tutaj dostanę plombę. Może tak. Ale chwila, a nie mogę zbić. Przecież skoczek broni. Co ja w ogóle gadam? Krzysztof, ogarnij się. Skoczkiem też mogę. Czy pionkiem lepiej? A nie, to bo on podstawił pionka, co nie? Chwilowo. Ale chyba lepiej skoczkiem, bo jak zbiję pionkiem, to on mi jeszcze może tak zagrać i naciskać. Jak skoczkiem zbije, on zbije. Wieża i tak tam może zagrać przecież. A wtedy tutaj. Dobra, zbijamy pionkiem mimo wszystko. Niech będzie bicie pionkiem. Ale szybko, bardzo szybko zagrał w ogóle. Co? O co chodzi w ogóle? Raz, że mogę zbić tu, on tu, a ja tam. A to raczej nic nie daje. Trzeba raczej tu i będę groził tutaj zagraniem. Podstawił. Albo ja czegoś nie widzę. No o co chodzi? Figura więcej. I co teraz gościu powiesz? Znaczy, nie zmienia to faktu, że jakieś tutaj grożą szachy. Nawet mogę zagrać hetmanem, bo tutaj odbiję, będę miał jakoś więcej. I to jest chyba mniejsze zło. Tak nie mogę oczywiście, bo wieża wchodzi i tam mi daje mata za chwilę. Ale tak. Strasznie się dzieje. Wiecie co? Chyba najbezpieczniejszym ruchem będzie hetman G7.
żeby tu zejść ze wszystkich ataków i możliwości, tak dosyć intuicyjnie i idąc na łatwiznę. Dokładnie. I tutaj po prostu mi nie ucieknie ten hetman. A jakość więcej. Chwila, to nie jakość więcej, to będzie wieża więcej. To tym bardziej. Hetman G7 dobre. No dalibyśmy jeszcze szansę dużą przeciwnikowi. Ok, no to myślę, że tutaj wieżą po prostu. Tu się pionek trzyma. No i właśnie, w takich ostrych pozycjach zobaczcie taktyka jak działa. Taki ruch oczywiście grozi, ale tutaj się nic złego nie może zadziać. Chyba odejście. Jeżeli tak, to tak. Albo tutaj może. A może zbić pionka? A czemu nie? Nie, nie mogę zbić pionka, bo pójdę tu. Jeszcze muszę dokończyć rozwój. A może taki ruch? O, taki ruch będzie chyba w porządku. Bo chodzi o to, że jak on da mi szacha, to ja sobie zagram tak i będę wymuszał wymianę. Da mi szacha, zagram sobie tu. O, stabilnie. Spróbujmy. Okej, podchodzę sobie królem na E7. I teraz będę miał opcję taką. On może zbić. A, może zbić, no właśnie. I chyba wieża G7 będę musiał zagrać, żeby tu wszystko trzymać. Ale to nadal jest takie. A je, zaraz, zaraz, jeszcze tu jest wejście. Ale się porobiło. No nie, no trochę jestem zły na siebie, słuchajcie, że tak już podchodzę do tematu. Ale nie, mogę zbić tu. Chwila, mogę zbić tu. Nie ma takiego ruchu. Jest taki ruch po tym zagraniu. Ale taktyki. A tu. Teraz on mi weźmie tu, ja tu, on tu. Dobra, jakoś więcej. Mniejsze zło. Mniejsze zło, bo tu już dużo groziło. Mniejsze zło, goniec B7. Ajajaj, ale się gorąco zrobiło. Co za partie dzisiaj. Stresujące. Jakoś więcej. Tylko teraz uważać, żeby nie podstawić. Tak, zagrać chyba nie trzeba, bo tu będzie B4, tu grozi szach gońcem, wybijam teraz pionka na F2. Jest czysta jakość więcej, król do góry, a B4 może zagrać, ale to wtedy tak i jest ok. Ale się porobiło, ależ partia, masakra, pewnie strasznie dużo błędów było. Wtrącenie za wtrącenie, to już widzieliśmy. No i gdzie goniec, gdziekolwiek odejdzie, odejście też skoczkiem. Wprawdzie mogę stracić piona, ale to już będzie. Aha, tu wejdzie, jak tu wejdzie skoczek na C4, to bronię tu i tu. Więc będę groził też matem. Tu się zgadza wszystko akurat. Bronimy, grozimy matem. Prawie matem, bo. A, jeszcze jest skoczek, ale to wtedy. To wtedy tak. Ha, jeszcze jest goniec. Ile jest obrony. Ale zbijamy oczywiście tutaj. No, to chyba będzie najprostsze. Wieża G1, żeby tego pionka wziąć. A jednak nie będzie to najprostsze. Dobra, idę królem aktywnie. Ważne, że król. Ważne, że pionek jest na czarnym polu. Tutaj dajemy szacha, ale to nie będzie łatwe jeszcze. Czy taki ruch wygrywa? Nie wiem. To nie takie łatwe. Dobra, zagram tak, żeby bronić na C3, ewentualnie zagrać wieżą tam. Już myślałem, że wygrywam. Już, słuchajcie, co to się w ogóle w tych szachach dzieje, no? Masakra. Ajajajaj, to są pierwsze partie z rana, to trzeba było rozgrzewkę jakąś zrobić, buletową. No, trochę emocji dostarcza mi ten speedrun również, jak widać. Już gram wieżą tutaj, żeby skosić pionka tutaj, już liczę po prostu na materiał. Mimo takiej aktywności króla, no to przeciwnik ułatwia teraz, ułatwia, ułatwia. Chyba, a, tu trzeba wyrobić pionka wolnego.
Koniecznie pionkowolnego trzeba robić, bo taki ruch groził jeszcze. To też technicznie pewnie byłaby wygrana bez problemu, nawet taki ruch pewnie wygrywał, ale już grając bardzo prosto, wyrabiam sobie wolnego pionka i mogę sobie nim maszerować do pola przemiany. Ok, to nawet mogę teraz dać szacha, to będzie chyba prostsze, chociaż zawsze zdążę. Dobra, idę pionkiem. Maksymalnie pionka podrzucę do góry. A ok, tu muszę wybić i potem zagram tak. Dobra, król z powrotem. Maksymalnie pionek. Ok. A to chyba tak po prostu. Aha, jeszcze mnie tutaj testuje. No dobra, zbijam skoczka, zbijam gońca. O, słuchajcie, no nastresowałem się strasznie. Ranking idzie powoli. Widzicie, porażki się pojawiają. No ale to cóż, no o to w tym wszystkim chodzi, żeby się uczyć mimo wszystko. To są partie towarzyskie. Dzięki za dzisiaj i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam, cześć.